Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Dzień dobry Państwu. Magdalena Złotnicka w studiu Polskiego Radia 24 jest już nasz gość. Szef Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm Radosław Fogiel, czwórka na radomskiej liście tej formacji. Wszystko się zgadza. Dzień dobry, witam państwa. Panie pośle, panie przewodniczący, przed dosłownie chwilą widzieliśmy i słyszeliśmy uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Prezydent Andrzej Duda ogłosił zmiany na najwyższych stanowiskach dowódczych w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. I tak przypomnijmy, nowym szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został dotychczasowy dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych generał Wiesław Kukuła, zaś dotychczasowy dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej generał Maciej Klisz został dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych... Jak pan ocenia te zmiany? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że to są doświadczeni dowódcy, którzy już piastowali wysokie stanowiska w wojsku, stanowiska właśnie dowódcze, doświadczeni w misjach zagranicznych, więc no, myślę, że to jest dobra decyzja. No, oczywiście tak naprawdę, no, to nie nam. Politykom to komentować w jakiś sposób niezwykle dogłębny. To jest decyzja, wniosek ministra obrony narodowej, decyzja prezydenta Rzeczypospolitej. To w ich kompetencjach leżą tego typu nominacje, i wierzę, jestem głęboko przekonany, że dokonali słusznego, trafnego wyboru. Najistotniejsza jest ciągłość dowodzenia w wojsku polskim, zwłaszcza, że jesteśmy w trakcie operacji zagranicznej polskiego kontyngentu wojskowego powołanego w tym celu przez. Prezydent Andrzeja Duda, Duda w trakcie operacji NEON, ewakuacji polskich obywateli z ogarniętego wojną Izraela. Tutaj wielkie ukłony w kierunku naszych żołnierzy, w kierunku polskiego wojska za to, co robią. Nie zostawiamy Polaków w niebezpieczeństwie. Każdy może liczyć na swoje państwo. Bezpieczeństwo jest właściwie osią kampanii prawa i sprawiedliwości. Pan mówi o tej ciągłości. No, faktycznie nowych dowódców poznaliśmy praktycznie błyskawicznie. Ciągłość zachowana. Ciągłość zachowana to jest bardzo istotne, bardzo e, kluczowe. E, nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby w sytuacji wojny za naszą wschodnią granicą i w sytuacji e, bardzo niebezpiecznej, e, niebezpiecznej. Sytuacji, która, która na, nabiera na sile, jak widzimy, na Bliskim Wschodzie sytuacji, w której, jak mówiłem, jeszcze jest konieczność ewakuacji naszych rodaków, zostać bez obsadzenia tych dwóch kluczowych stanowisk. Jak głęboko wierzę, że te decyzje poprzedników, panów generałów, Termin był czystą koincydencją i że one nie mają żadnego związku z, z niedzielnymi wyborami. Przy okazji widzimy, jak opozycja próbuje wciągnąć wojsko polskie w brudną przedwyborczą swoją grę. Donald Tusk, który na konferencji prasowej po prostu mówił nieprawdę, po prostu rozsiewał fake newsy, po prostu próbował wzbudzić chaos i zamieszanie w kwestiach, których naprawdę, których naprawdę nie powinna dotyczyć przedwyborcza debata. Bo tak jak e, pani redaktor zauważyła, bezpieczeństwo jest niezwykle istotne i to ja bym powiedział więcej. No, to nie jest tylko kwestia oczywiście kampanii wyborczej, trudno o tym nie rozmawiać. To jest kwestia kluczowa dzisiaj, w ogóle w, w funkcjonowaniu państwa i robienie z tego w sposób nieodpowiedzialny tematu politycznego, straszenie Polaków, rozsiewanie niesprawdzonych informacji jest czymś skrajnie nieodpowiedzialnym. Panie pośle, przejdźmy wobec tego do spraw radomskich, bo w Radomiu dużo się dzieje. Portal Niezależna dotarł do informacji, a także do nagrań, które mogą świadczyć o tym, że mogły być korupcyjne prakty praktyki w radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. W sprawę miał być zaangażowany między innymi poseł PO Konrad Fryszak, a także jedna z radnych Platformy Obywatelskiej i były prezes rzeczonej spółdzielni oraz komornik sądowy przy sądzie rejonowym w Radomiu. To są informacje, które podała Niezależna w niedzielę. Jak wynika z tej publikacji, firma, która należy, należy właśnie do owej radnej, od roku w 2022, Miejskiej Radnej Platformy Obywatelskiej w Radomiu. W roku 2020 wygrała przetarg na świadczenie usług dla wspomnianej spółdzielni. Zamówienie miało polegać na wykonaniu usług sprzątania budynków na terenie zewnętrznych nieruchomości będących w zasobach spółdzielni na, osie na dwóch osiedlach. I jak wynika z nagrań, w których posiadaniu, jak informuję, jest niezależna przetarg miał być ustawiony, a, je, a za jego pozytywne dla tej firmy rozstrzygnięcia wspomniana radna miała zapłacić nie tylko byłemu prezesowi spółdzielni, ale także dwóm pośrednikom. Jednym z nich miał być właśnie, e, tak twierdzi przynajmniej na nagraniu były prezes tej radomskiej spółdzielni, e, partyjny kolega radnej Platformy, czyli właśnie poseł Fryszak, który w nadchodzących wyborach startuje zresztą z listy radomskiej. E, obaj męż mężczyźni, mężczyźni mieli, bo tutaj była, był też ten drugi mężczyzna, czyli Komornik, o którym mówimy, e, i Obaj mieli, mężczyźni mieli dostać 100 tysięcy złotych, napisał portal. Już wiemy, że poseł Fryszak zapowiada, że pozwie autorów artykułu. Jak pan skomentuje całą sprawę? Rzeczywiście, takie słowa o rzekomym przekazaniu pieniędzy w zamian za korzystne rozstrzygnięcie przetargu padają na tych nagraniach. Słowa dotyczące posła Frysztaka. To jest, y, y, warto, warto powiedzieć, to są najprawdopodobniej tak możliwe, można to określać y, taśmy platformy, bo wszystkie osoby. Występujące na tych nagraniach to są członkowie lub y, sympatycy lub przedstawiciele lub na no, osoby związane z Radomską Platformą Obywatelską, więc należy domniemywać, że to któraś z osób uczestniczących w tych spotkaniach y, nagrywała y, inne, a następnie przekazała te informacje mediom. Więc jak widać, jest to jakiś element, element wewnętrznych pewnie y, walk w Radomskiej Platformie Obywatelskiej, ale kaliber zarzutów, które tam. Padają, jest bardzo duży. Ja nic, niczego oczywiście nie przesądzam, żeby się tutaj poseł tak nie wyrywał z jakimiś pozwami. Myślę, że powinny to zweryfikować odpowiednie instytucje. Zawiadomienie do prokuratury zostało już dzisiaj w tej sprawie złożone. Niemniej uważam, że na niwie politycznej konieczna jest reakcja kierownictwa Platformy Obywatelskiej, bo. To, co się dzieje w radomskiej platformie na bazie tych, tych taśm, ale i na bazie wcześniejszych doniesień jest no bardzo niepokojące. Bo ta firma też pewnym czasie miała popaść w niełaskę. No, te panie, które prowadzą tę firmę, jedna z nich jest radną platformy, rzeczywiście oskarżają, oskarżają swoich kolegów o to, że nie dotrzymali słowa i że ta firma została usunięta z z kontraktu. No ale dodajmy jeszcze jeden szczegół, że pani radna, która jest na tych nagraniach, która opowiada o działalności firmy i o tej nazwijmy to pozastatutowej, rzekomej działalności funkcjonariusza publicznego, to jest ta sama radna, o której mogliśmy czytać kilka tygodni temu w doniesieniach prasowych, że. Przed domem, w którym przebywała, odbywała się strzelanina. Jacyś panowie, wielokrotnie notowani przez policję, próbowali się do tego domu dostać, kiedy ona tam przebywała, padły strzały. No, środowisko Radomskiej Platformy Obywatelskiej zaczyna w tym kontekście wyglądać bardzo nieciekawie. No, być, może, być może to są jakieś wzorce z południa Europy, ale nie z Polski Centralnej. Panie pośle, jeżeli chodzi o kampanię, ona jest właściwie na finiszu. Czy się pojawią jeszcze jakieś niespodzianki? Niespodzianki mają to do siebie, że pojawiają że są się niespodziewanie. No, no, niespodziewanie, oczywiście. Mm, no przed nami rzeczywiście już, no, wtorek po południu, więc można powiedzieć. Trzy dni z lekkim haczykiem, bardzo intensywnej kampanii. Nie zwalniamy tempa, będziemy, będziemy pracować, będziemy przekonywać Polaków do oddania głosu na prawo i sprawiedliwość i do udziału w referendum do ostatnich chwil przed ciszą wyborczą, bo to są niezwykle niezwykle ważne wybory wybory w których będziemy decydować o kierunku w którym podąży Polska o kierunku też w pewien sposób w którym podąży cała Europa bo mamy dzisiaj próby zlikwidowania prawa weta w Europie tego swoistego hamulca bezpieczeństwa dla każdego kraju i jeżeli władze w Polsce będzie sprawował ktokolwiek inny niż Prawo i Sprawiedliwość jestem przekonany że będzie zgoda na taką reformę tak samo jak będzie zgoda na relokację nielegalnych imigrantów do Polski. Panie pośle, jednym z takich gwarantów naszego bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o to bezpieczeństwo zewnętrzne, jest także sojusz z Ameryką. Pan zakłada, że jeżeli zmieniłaby się władza w Polsce, to ten sojusz wyglądałby inaczej? Oczywiście trudno wierzyć z Wusów, i no, Ameryka też ma swoje interesy w tym rejonie świata, ale rzeczywiście no, mamy pewne wypowiedzi albo pewne czyny, z których możemy wy, wy, wysnuwać wnioski żeby to może chronologicznie. Pierwszy to wszystko to, co działo się, a w zasadzie nie działo się w kwestii tarczy antyrakietowej zarządów Donalda Tuska. To był sam początek tych rządów, 2008 bodajże rok, kiedy tak naprawdę Polska okazała w kwestii w kwestii stworzenia obrony antyrakietowej z pomocą Amerykanów. Mamy zapowiedzi posłów Platformy Obywatelskiej, no, że być może będzie potrzebna rezygnacja z niektórych kontraktów dla polskiej armii, również kontraktów z Amerykanami. Mamy na listach Platformy Obywatelskiej pana Kołodziejczaka, który zasłynął tym, że na manifestacji pod amerykańską ambasadą pokazywał kolokwialnie rzecz ujmując FAKA w kierunku tejże ambasady i zarzucał Amerykanom, amerykańskiej ambasadzie, że miała skłócić Polaków z Rosjanami. Rozumiem, że pan koldzieczak byłby szczęśliwy, jeśli byłby zaprzyjaźniony z Rosjanami. I... No on potem się od tego odżegnywał. Mówił, no... że tylko sojusz z Ameryką i Unią Europejską Nie, Pani to no albo kłamie, albo ma jakiś. Głęboki problem ze sobą. No jeżeli odżegnywał się od własnych e, słów, to no cóż, to, to ja nie jestem tutaj właściwym ekspertem. E, no, mamy wypowiedź posłanki Platformy Obywatelskiej, drugi numer na liście w, w Warszawie, która zapowiada, e, zapowiada możliwość rezygnacji z, i rozwiązywania Tak, jest posłanka umowy. Zielonych, ale na liście Koalicji Obywatelskiej. jest to koalicji Obywatelskiej, no posłanka klubu e, tworzonego przez, przez Koalicję Obywatelską, oczywiście. No, i jest na drugim miejscu, tuż za samym Donaldem Tuskiem. No, nie jest to, nie jest to jakiś przypadkowy szeregowy poseł, który zapowiada możliwość zerwania umowy z Amerykanami na budowę elektrowni atomowej. Do tego dochodzi jeszcze niezwykła polegliwość środowiska Platformy Obywatelskiej wobec Niemiec. Niemiec, które od dawna mają pewne ambicje, żeby Trochę ograniczyć obecność Ameryki w Europie, no to wszystko układa się w, w obraz, który no nie napawa najlepiej, jeśli chodzi o ten kluczowy dla polskiego bezpieczeństwa sojusz polsko-amerykański. Panie pośle, musimy puentować. Na koniec zapytam o wczorajszą debatę na antenie telewizji polskiej. Nie będę pytała, kto Pana zdaniem wygrał, bo zdziwiłabym się, gdy Pan powiedział, że to kto inny niż Mateusz Morawiecki, ale zapytam, kto w Pana ocenie był drugi. To rzeczywiście jest, jest trudniejsze pytanie. Myślę, że przede wszystkim dla wielu osób ogromnym zaskoczeniem była dramatycznie niska forma Donalda. Tuska. Widzieliśmy przestraszonego, rozedrganego, e, no, byłego polityka. Tak, tak, to trzeba, tak to trzeba ująć. Ci, którzy jeszcze liczyli na jakiś talent polityczny, oratorski, e, 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 taj, takiego bajeru politycznego, jak to zwykło się dawno kiedyś mawiać, Donalda Tuska, na pewno srodze się e, zawiedli. Kto, kto... No dobrze, antymedal od Radosława Fogla dla Donalda Tuska. A srebrny medal? Bo musimy kończyć. Srebrny medal to myślę, że cisi ci, ci uczestnicy tej debaty, czyli polscy telewizowie, którzy ją oglądali, którzy na jej podstawie będą podejmować decyzje wyborcze. i Mam nadzieję, że doskonały występ premiera Morawieckiego to, jak bardzo. Jasno i czytelnie udowadniał, jak wiele się w Polsce zmieniło w ciągu ostatnich ośmiu lat i co nam grozi, jeżeli nie będziemy kontynuować tej polityki. Mam nadzieję, że podejmą na tej podstawie decyzję już w niedzielę. Szef Komisji Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm Radosław Fogiel, czwórka na radomskiej liście tej formacji do Sejmu, był moim Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę, Panie pośle. Dziękuję serdecznie, miłego wieczoru. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko.